Uważaj, kogo nazywasz przyjaciółmi. Wolę mieć 4/4 dolarówki niż 100 groszy. Al Capone. Jeden z emerytowanych gangsterów powiedział kiedyś, że wszelkie przyjaźnie i sojusze w świecie mafii zawsze kończą się, gdy w grę wchodzą duże pieniądze. Perspektywa zarobienia ogromnej kasy przeważnie dzieliła społeczność przestępczą na frakcje i podfrakcje, które z czasem stawały ze sobą w szranki, a niedawni kompani zaczynali spiskować za plecami swoich kolegów. Przełom lat 1997 i 1998 zapisał się w historii lokalnych grup przestępczych działających w rejonie przygranicznego Zgorzelca jako czas obfitych finansowych żniw. Relatywnie krótko trwał jednak niczym niezmącony spokój towarzyszący błogiemu stanowi upojenia łatwymi przychodami. Jak się miało wkrótce okazać, była to klasyczna cisza przed burzą, jaka niebawem przetoczyła się przez południowo-zachodnie krańce Polski w tamtejszym gangsterskim półświatku. Rozpoczęło ją starcie na wzajemne wyniszczenie podjęte przez dwóch ludzi. Zbigniewa M. o pseudonimie Carrington oraz jego dawnego podwładnego Jacka Bartkowiaka, pseudonim Lelek. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god. 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 Oh. Prowadząc od kilku już lat kanał o kontencie gangstersko-kryminalnym, prędzej czy później musiałem zmierzyć się z tematyką wojny zgorzeleckiej, a więc słynnych walk o kontrolę przejść granicznych w południowo-zachodniej Polsce. Moją decyzję o zdynamizowaniu działań na tym obszarze niewątpliwie przyspieszyła wiadomość, która 6 lutego odbiła się szerokim echem w całym kraju i wywołała niemałe zaskoczenie, zamieszanie nie tylko w środowiskach gangsterskich. Właśnie tego dnia podczas próby zatrzymania przez funkcjonariuszy policji życie odebrał sobie Jacek Bartkowiak, pseudonim Lelek. Jedna z legend przemytniczego świata końcówki lat 90. Ta informacja dosłownie wyrwała mnie z fotela i od razu skupiłem się na szukaniu najdogodniejszych połączeń komunikacyjnych z terenami, na których przed laty toczyły się przygraniczne starcia. Kolejny raz wraz z moim redakcyjnym kompanem zdecydowaliśmy się na podróż, nocną podróż pociągiem, lecz mimo rezerwacji biletów w pierwszej klasie, tym razem nie mogło być mowy o dużym komforcie jazdy. Nasz przedział okazał się zapełniony co do jednego miejsca, aczkolwiek nie nudziliśmy się jednak, bo w tym samym wagonie dwóch innych pasażerów urządziło sobie regularną libację alkoholową. Owa libacja alkoholowa przerwana była wieloma interwencjami straży kolei,
jeden z imprezowiczów w efekcie problemów z utrzymaniem równowagi zakończył podróż do Wrocławia z rozbitą głową. Mimo wszystko po raz kolejny przekonałem się, że jazda pociągiem ma swój sposób, na swój sposób wciąga i poniekąd odpręża. Podczas postojów można zwrócić uwagę na wiele szczegółów, jakich nie dostrzega się pędząc autem przez kraj głównymi trasami. Na miejscu dołączył do nas kolejny członek mojej ekipy. No i rozpoczęliśmy objazd ustalonych wcześniej punktów. Oczywiście szlakiem Lelka i Carringtona. Zbigniewa M. Carringtona uznawano w branży przestępczej za króla przemytu. Urodził się w roku 1966. Pochodził z nadgranicznego Zawidowa, położonego niedaleko Zgorzelca. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej założył firmę transportową. W połowie lat 90. zwrócił uwagę na nieporównanie większe możliwości powiększenia zasobów finansowych, jakie mogła przynieść działalność poza granicą legalności. Ściślej mówiąc, dostrzegł ogromny potencjał finansowy tkwiący w procederze przemytniczym, za czym przemawiała doskonała znajomość terenów i miejscowości przygranicznych. Carringtona nie poznałem, bo nie było takiej potrzeby. To był handlarz, to był zwykły handlarz, mocno stał, był sławny, ale nie miał aparatu przemocy. Nie był brutalny, a tylko to się liczyło w naszym świecie. To był czas dużych przemian, dużych przełomów. Każdy to wie, każdy to pamięta. I ja i moi koledzy czuliśmy głód. Czuliśmy głód, bo czuliśmy, że coś się wielkiego w Polsce dzieje, że gdzieś krążą duże pieniądze, duże biznesy, ale tak naprawdę w moim mieście ich za bardzo nie było widać. U nas biznesy się kręciły wtedy, kiedy byli jeszcze Ruscy, więc z ruskimi się tam handlowało czy złotem, czy różnymi tam jakimiś innymi towarami. Ja wtedy jeszcze byłem za młody na tych handlach, więc jedyne, na co mi było stać, to kupowanie tam u nich cukierków, a tak jak wspomniałem, rosyjski znam perfekt, więc wchodziłem do tych sklepów i tam zaopatrywałem się w jakieś tam towary, ale te wojny było czuć, one siedziały dookoła. Legnica, tak jak wspomniałem, to było miasto charakterne, to było miasto bandyckie. To nie było miasto, gdzie jakakolwiek tam przestępczość zorganizowana, wyspecjalizowana funkcjonowała. No ja znowu, jak już jakby podrosłem, już wchodziłem w ten świat przestępczości zorganizowanej, to szukałem pieniędzy, a tych pieniędzy w Legnicy nie było. Poza tym ja byłem wychowany na zasadach, gdzie jakby na kolegę się nie napada, więc na jakiegokolwiek złodzieja, który jest w porządku, się nie napada, więc w Legnicy nie mieliśmy co robić. No i zaczęliśmy atakować inne miasta dookoła. Tylko teraz tak, wciąż kierując się tymi zasadami, jak wjechałem do jakiegoś miasta, wjeżdżaliśmy do jakiegoś miasta, to ja czekam, aż wyjdą naprzeciw ludzie i się dogadamy z nimi, czyli wy jesteście ok, wy jesteście git, pokażcie nam, co tutaj możemy i tak dalej, i tak dalej. No i tak się stało, że pierw pomyśleliśmy o granicy. Tylko że ja nie chcę być nitomanem i to nie chodzi tak, że ja robię z siebie kogo, nie wiadomo kogo, bo ja jestem bardzo daleki od tego, dlatego że człowiek otoczony innymi ludźmi, tym bardziej ze 100-tysięcznego miasta, to nie może sobie pozwolić na opowiadanie jakichś farmazonów, bo przyjdą koledzy i powiedzą, co ty kurde udajesz wariata, czy to było tak, tak czy tak. Więc nie chodzi mi kompletnie o to. Tylko ja będąc na jakimś tam szczeblu, jakimś tam przestępcą, czy jakimś tam, załóżmy, nazwijmy to gangsterem, na swoją miarę ja uważam, że to gdzieś było nie źle, ale no nie mogę się porównać do liderów grup w dużych miastach, bo oni byli po prostu zarobieni, a ja gdzieś tam aspirowałem do kogoś, kto mógł być zarobiony. Jakieś tam trochę nieruchomości, trochę samochodów, więc tutaj na pewno bym nie przesadzał z tym, żeby mówić o sobie nie wiadomo co. I czuliśmy, że są pieniądze na granicy, czuliśmy, że są pieniądze na papierosach, na spirytusie, ale nie mielibyśmy takiej siły uderzenia, żeby w to wejść. Żeby po prostu wgryźć się w te ekipy, które tam były, dlatego że te ekipy były zarobione, jak ktoś ma pieniądze, to ma siłę, więc nie czuliśmy się, mimo że byliśmy głodni, że w brzuchu burczało, byliśmy chłopakami odważnymi, ale nie czuliśmy się na to, więc miałem takiego kumpla w Zielonej Górze, który nas w to miasto wpuścił, zaatakowaliśmy Zieloną Górę.
No i cały czas czekałem, aż przyjdą ludzie z nami rozmawiać, czy ustalimy, co można, co nie można, tak żeby było elegancko, nie chcieliśmy robić tego po bandycku, dlatego że no jakby nie patrzeć, to były nasze rejony i tam jako gici się tam wszyscy w sumie znaliśmy. I czekałem, aż ktoś przyjdzie, nikt nie przychodził, więc zaczęliśmy sobie zawłaszczać coraz więcej terenu. No i w pewnym momencie zaczęły wydzwaniać telefony, bo z tego była niezła kasa. Zaczęły dzwonić telefony, że wy tam haracze, agencje towarzyskie i tak dalej, i tak dalej. I zaczęły dzwonić coraz głośniejsze telefony, czyli telefony z Warszawy, czyli telefony właśnie z granicy. No i pewnego dnia dostaję telefon od jego mościa, tak zwanego Lelka. No i jedziemy na spotkanie. Jedziemy na spotkanie. Ja na spotkania zawsze jeździłem sam, czyli jechałem z chłopakami, znaczy z ekipą jechaliśmy, ale nie jakoś tam na ile z samochodu, bo to nie było rozwiązanie bandyckie, bo dzwoni chłopak, który był ogólnie znany, więc tutaj nie widziałem jakby w pewnym sensie zagrożenia. No więc pojechaliśmy tam w trzech chyba, czy w czterech i koledzy zostali przy samochodzie, ale ja poszedłem z nim na bajerę, z nim poszedłem sam, bo tak po prostu wypadało. Ale zauważyłem ku mojemu zdziwieniu, że on jest kolesiem, którego ja znałem i który, no można powiedzieć, nie był elegancki. Więc trochę się wkurzyłem i powiedziałem, że nie będę przy nim rozmawiał. Rozmawiamy w cztery oczy i koniec, kropka, nie? A ten się pytał, dlaczego przecież Maciek jest elegancki, tak dalej. Ja mówię, słuchaj, dla ciebie może nie jest elegancki, a mnie to nie interesuje. Właśnie to był spirytus techniczny. Drzewny, to po prostu był nie na użytek spożywczy. To na pewno. Tak, to jeszcze był ten spirytus Chopin z Francji, który kosztował, nie pamiętam, ale jakieś tam centy. I to służyło, nie wiem, do mycia maszyn, do jakichś... Tutaj został, był uzdatniany i sprzedawany. A czasami normalnie się rozlewało. Kwestia tylko, że musiał odstać. Tak mówili ci spirytusiarze, którzy... Ja tego nie robiłem, nie znam się na tym. Mogę tylko powtórzyć to, co mi opowiadali. Po prostu dziwne plotki, ciotki plotki. Ci, którzy handlowali spirytusem, żeby po cichu siedzieć, to kupowali, bo im się to opłacało, było przebicie. Natomiast my, jeżeli mieliśmy zapotrzebowanie od kogoś na spirytus, to żeśmy sobie brali, czy to jest z Polmosu, obojętnie, nam było obojętne, kogo my napadniemy, czy to był Polmos, czy to była kontrabanda. Nie znałem. Znałem jakby chłopaków z jego otoczenia. Słyszałem dużo o nim, że były to ekipy jakby mocno zdyscyplinowane, co mi się podobało, to słyszałem. Wiecie, jak to jest. Dużo się słyszy w tym środowisku, dużo o tym środowisku wiesz, ale nie o wszystkim mówisz, bo jakby pewne rzeczy mówi się w kuluarach, nie? A powiedz mi, a co mówiliście, co myśleliście w kuluarach właśnie, która ekipa była mocniejsza? Carringtona. Tak? Tak. A liczniejsza? Tego nie wiem. A mocniejsza dlatego, bo posiadał... Bo był wcześniej nazbierał, jakby on bronił swojego. Ci, którzy go atakowali, byli bardziej głodni, ale tam do nich dołączali, no przecież Ryży to mój kolega, czy ten Maniek, tych chłopaków wszystkich znam. Znaczy nie wszystkich, ale znam, no bo to w pewnym sensie jakby moje tereny. Ale tam nie wojowałem, tylko tam się kumplowałem. Także znam tych chłopaków, wiecie, los różnie te karty rozdaje i różnie to dzisiaj jest. Ja uważam, że dzisiaj jest smutny obraz, dlatego że no niestety jakby tych zasad, tego wszystkiego jest coraz mniej. I ja na przykład przestawałem się w tym odnajdować, dlatego myślę, że wycofałem się w dobrym czasie. Carrington z nikim nie trzymał. Carrington miał swoją grupkę, jeżeli ktoś tam z Ząbek, czy z Poznania, czy skądśkolwiek, z jakiegokolwiek rejonu Polski przyjechał, to po to, żeby kupić od niego spirytus albo kontrabandę, bo on był, no nie ma co ukrywać, był kozakiem, jeśli chodzi o kontrabandę, w koniec lat 90. No każdy brał od niego, no cała Polska brała od niego i też można powiedzieć, no, że grupa z Bielska była najsilniejsza, bo brała od Carringtona najwięcej towaru. No nie, to nie tędy droga. Pruszków też sprowadzał spirytus ze Zgorzelców? Pruszków nie musiał sprowadzać, bo jak chciał ktoś robić spirytus, to po prostu żeśmy opierdalali tyle i tyle. W realizacji pomysłu pomógł mu Jacek B. pseudonim Lelek, który niebawem wyrósł na jednego z głównych podkomendnych Carringtona.
Wkrótce granice zaczęły przekraczać wjeżdżające do Polski ciężarówki z nielegalnym spirytusem i wyjeżdżające do Niemiec ciężarówki z lewymi papierosami, przy czym transport fajek organizował i kontrolował właśnie Lelek. A sprawdzonym szlakiem wjeżdżały również do Polski ukradzione na terenie Niemiec auta. Ksywa Jacka B. wzięła się stąd, że często był widywany w samochodach z rejestracją zaczynającą się od liter LE, wskazującą na Leszno, stolicę ówczesnego województwa leszczyńskiego, jako miejsce rejestracji. Lelek był większym graczem ode mnie. Nawet chyba mogę powiedzieć, że dosyć dużo większym. On już grał w tej jakby, on grał w wyższej lidze. I ja widziałem, że jadąc z nim na rozmowę, to będzie rozmowa dla mnie trudna. Kiedy się spotkaliśmy, on od razu do mnie powiedział: słuchaj, kto ci pozwolił tam na jakieś miasto najeżdżyć, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Z tym, że pierwsza kwestia, o ile ja się nie myliłem, to Lelek wtedy nigdy nie siedział w więzieniu. Więc tutaj jakby inaczej się troszeczkę czułem się pewniej. Druga kwestia była taka, że ja i moi wspólnicy byliśmy głodni. Byliśmy głodni i jakby byliśmy zdecydowani na wszystko. I Lelek wtedy do mnie powiedział: słuchaj Paweł, to nie może tak być. Ja mówię: ale słuchaj, ale do nas nikt nie wyjechał rozmawiać. Jeżeli nikogo nie ma rozmawiać, to na co mamy czekać? On mówi: to ktoś z tobą porozmawia, w przeciągu godziny dostaniesz telefon od kogoś i ktoś z tobą będzie rozmawiał. I faktycznie czekaliśmy na ten telefon od kogoś właśnie z tej Zielonej Góry, nikt nie zadzwonił. Później Lelek do mnie zadzwonił, mówi: i co? Ktoś, ja mówię: nikt nie zadzwoni. A ty mówi: to róbcie, co uważacie. I ja się wtedy tak troszeczkę zirytowałem, że w ogóle ktoś mi tutaj jakieś polecenia wydaje, z racji tego, że ja nie uważałem, że muszę akurat jego poleceń słuchać, bo niby dlaczego, skoro ja miałem też poukładanych kolegów właśnie między innymi w Warszawie. Później otrzymałem telefon z Warszawy, że ci z Zielonej Góry kupili jakąś ekipę z Warszawy, zapłacili, żeby przyjechali, mnie pozamiatali. I w sumie jakby wziąłem to do siebie, ale tak jak wspomniałem jeszcze raz, my byliśmy głodni. Jak my w tej Zielonej Górze byliśmy, to byliśmy wszyscy pod sprzętem i oni wysłali do nas wtedy kogoś na szpicę. Ktoś przyszedł do nas, ja wtedy jeszcze nie wiedziałem tego. No i zaczął się nas wypytywać, miejscowy w sumie nasz kolega, zaczął się nas wypytywać: jakie wy macie plany, co się? Mówię: słuchaj, my nie mamy nic do stracenia, więc się nie cofniemy. Jak widzisz, mamy sprzęt, nie cofamy się, a co nas obchodzi, czy przyjadą stąd, czy stamtąd. Jeżeli chcą się strzelać, to nie ma problemu, a poza tym, wiesz, no oni mają coś do stracenia, a my nic. I później dostałem telefon, że tamci się wycofali, że mamy wolną rękę i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, jak wiecie z moich wspomnień, zaprzyjaźniłem się w więzieniu w Berlinie z Henkiem Pixim. Henryk H., wspólnik Czarnego, z kątów wrocławskich. Wrocławiaki go wszyscy znają. I zacząłem przyjeżdżać do Wrocławia. Zacząłem przyjeżdżać do Wrocławia na takie okresy od 3 dni do czasem 2 tygodni. A ponieważ byłem wtedy w formie, no to trenowałem. Zacząłem jeździć do klubu, trenować. Nie pamiętam, jak ten klub się nazywa, ale pamiętam, że to był parterowy klub z kortami tenisowymi. Tak to kojarzę. No i po prostu spotykałem chłopaka od swojego równolatka ciągle. Cześć. Coraz więcej zaczęliśmy gadać. No i to się okazało. Lelek. No Lelek nie był wtedy jeszcze taką głośną postacią. Ale im bardziej żeśmy rozmawiali, tym bardziej się okazało, że ekipa, z którą ja się koleguję, mówię o Leszku Czarnym, troszeczkę Lelkowi jest nie po drodze. Ale zacznijmy od początku. W ogóle wtedy Lelek twierdził, nie mam powodu nie wierzyć, nie wiem, jak ta sprawa się potoczyła. On tam miał coś do siedzenia, ale mówi: słuchaj, to już nie ma żadnego znaczenia. Mam wirus wątroby, zostało mi 5 lat życia. No to wtedy faktycznie fatalnie. No i powiedzmy, nasze kontakty były tylko i wyłącznie na zasadzie cześć w klubie, ze względu właśnie na różnicę ekip. Carrington szybko opanował sektor spirytusowy w południowo-zachodniej części kraju. Transporty szły głównie przez Gubin.
z wykorzystaniem położonej 4 km na południe od Gubina miejscowości Sękowice, ważnego elementu kanału przerzutowego utworzonego przez grupę Carringtona. Trwała tam budowa mostu granicznego, przy którym funkcjonował tymczasowo zastępczy most techniczny. Wykorzystaniem tego mostu zajął się zaufany kolega Lelka, Dariusz P., pseudonim Pomyk. Obiekt wydawał się wręcz idealny do dyskretnego szmuglowania ciężarówkami beczek ze spirytusem nad wodami Nysy Łużyckiej. W ten sposób Pomyk podjął współpracę z Carringtonem przy przemycie spirytusu. W skład ekipy wszedł jeszcze Jarosław J., pseudonim Jakubek. Grupa Carringtona znacznie zwiększyła zakres działalności i skalę przemytu, opłacając funkcjonariuszy Straży Granicznej i pilnujących mostu nocnych stróżów, co umożliwiało realizację transportu zwłaszcza w godzinach nocnych, z użyciem ciężarówek załadowanych beczkami spirytusu pochodzącego z Włoch i Francji. Po przebyciu mostu tiry szybko zjeżdżały w mało uczęszczane lokalne drogi, a następnie niknęły w otaczającej leśne dukty gęstwinie, gdzie pod osłoną nocy krzepkie ręce przeładowywały towar do podstawionych wcześniej innych samochodów ciężarowych. Te już bez przeszkód wyruszały z dostawą w dalszą drogę do oczekujących odbiorców w różnych częściach Polski. A ci przetwarzali wysokoprocentową kontrabandę w lewą wódkę, której dystrybucja była ostatnim ogniwem opisanego łańcucha powiązań. Do kieszeni lokalnych gangsterów płynęła rzeka Forsy. Jeśli w Zgorzelcu lub okolicach powstawał nowy okazały dom, to miejscowi wiedzieli, że inwestorem jest przemytnik lub celnik. Przeprawa nad Nysą Łużycką działała jeszcze do końca II wojny światowej, a obecnie jej porośnięte mchem pozostałości jedynie straszą gołymi, pordzewiałymi prętami żelbetonu. Tak już mam, że lubię porozglądać się po okolicy, gdy jestem w terenie, więc z zaciekawieniem odwiedziłem ruiny dawnego mostu łączącego zasieki z niemieckim miasteczkiem Forst. Po słynnym moście technicznym w Sękowicach, który stał się punktem zapalnym dla wojny gangów, nie został już nawet ślad. W czasie, gdy działał na miejscu, budowano akurat całą widoczną dziś infrastrukturę nadgraniczną, czyli nowy most. Carrington skupiał wokół siebie grupę kilkudziesięciu wiernych mu ludzi. Działalność poszczególnych podgrup koordynował m.in. Ryszard E.M., pseudonim Azja, młodszy brat Zbigniewa E.M. Był on też organizatorem większości napadów. Handel narkotykami nadzorował Jan E.M. O pseudonimie Gruby Janek. Południowo-zachodnia granica wraz z okolicznymi terenami podlegała i była niemal całkowicie kontrolowana przez grupy Carringtona. Zarabiał na przemycie miliony. Zdaniem prokuratury zorganizował łącznie minimum 80 przerzutów spirytusu, a na jednym transporcie gang zarabiał kilkaset tysięcy złotych. W efekcie kontrabandy skarb państwa stracił ponad 150 milionów złotych. Opanowane przez gangi przejścia graniczne stanowiły w okresie od jesieni 1997 roku do jesieni 1998 roku prawdziwą żyłę złota dla operujących na nich grup przestępczych. Ekipa Carringtona była doskonale zorganizowana, a jej członkowie wzorowo wywiązywali się z powierzonych im zadań. W placówkach polskich i niemieckich pograniczników oraz policji założone były urządzenia podsłuchowe. Na okolicznych wzgórzach umiejscowiono punkty obserwacyjne, skąd wszczynano alarm, gdy w terenie działo się coś niepokojącego. Znaczna część spirytusowych transportów trafiała na teren opanowany przez członków tzw. łódzkiej ośmiornicy, co wyszło na jaw w latach późniejszych, przy rozpracowywaniu tzw. afery winiarskiej, pierwszego procederu przestępczego związanego z wyłudzeniami podatku VAT na wielką skalę. Jak wspomniano w początkowym zdaniu niniejszej opowieści, wielkie pieniądze zwykle stają się także zarzewiem wewnętrznych konfliktów. Tam, gdzie można szybko się wzbogacić, tam zwiększa się liczba chętnych do udziału w podziale finansowego tortu. Nie inaczej było na Dolnym Śląsku.
Do Carringtona strzelano po raz pierwszy w roku 1997, ale szczęśliwie udało mu się wyjść cało z dwóch zamachów. Jednak sceny rodem z Dzikiego Zachodu rozegrały się w okolicach Zgorzelca w roku 1998. Doszło wówczas do bodaj najkrwawszej w dziejach polskiej kryminalistyki wojny gangów. Walki na śmierć i życie toczyły ze sobą ekipy Carringtona i Lelka. Wykorzystaniem przeprawy do sprowadzania kradzionych aut zainteresował się mający dobre relacje z Lelkiem Nikodem Skotarczak, pseudonim Nikoś. Nasze drogi schodzą się jeszcze raz w życiu. Ponieważ ja od zawsze znałem Janka Grubego z Pruszkowa, który pojechał po prostu do Zgorzelca handlować swojego czasu. Później grupa pruszkowska urosła w siłę, a było wiadomo, że Janek jest z Pruszkowa, to wszyscy sobie nadbijali do głowy, że to jest rezydent Pruszkowa. Nic bardziej mylnego. Nic takiego nie miało miejsca. On po prostu pochodził z Pruszkowa. I teraz, kiedy Lelek zaplątał się w awanturę poważną z Carringtonem, a przecież Janek Gruby był wspólnikiem Carringtona, bo może bardziej Carrington jego wspólnikiem, tyle tylko, że Carrington to była siła wtedy, bo jeszcze ten jego brat Azja, a propos, który siedzi, już nigdy nie wyjdzie. I jeszcze jeden człowiek też siedzi, ale też siedzi, przypomnę sobie jego ksywę. Jest teraz tylko pytanie, który pójdzie z nich na współpracę. Azja nie pójdzie, bo i tak ma dożywocie, więc to niewiele zmieni. Natomiast ten drugi daje 95%. Że tak się stanie. No więc wtedy, kiedy wybuchła tam awantura, Lelek uległ złudzeniu, że Janek jest rzeczywiście z Pruszkowa, czyli związany z grupą pruszkowską. I poprosił błędnie o pomoc Nikosia. Nikoś mówi, dobra, dawaj hajs, ja tam jadę, załatwię wszystko, przecież z Pruszkowskim ja kolega. I podjechał na stację benzynową 140 z ekipą. Wysiadł i zaczął się mądrzyć. A Gruby mówi, ty wy***alaj stąd. Wyciągnął automat. To gówno czeskie małe. I zaczął pruć do nich. Kierowca jak spieprzał, rozwalił drzwi od 140. Po prostu urwał się, zamiast się drzwi wbiły. I to jest pierwsza część i człon całej historii, jaka jest związana ze mną, którą mogę opowiedzieć i z Lelkiem. Mogę o Lelku i o Nikosiu powiedzieć to, co ja wiem, jak go poznałem, w jakich okolicznościach i o tym mogę opowiedzieć krótko. Okay. Pierwszy raz Lelka spotkałem w lokalu Amazonka, to było w Gdańsku Oliwie, to było przed śmiercią Nikosia. Lelek tam był z Zacharem i jeszcze ze swoimi ludźmi, bo to nie byli ludzie z Gdańska, było kilka osób, bo oczywiście mając swoją wiedzę, swoje rozpoznanie operacyjne, znałem ludzi Zachara, znałem ludzi tam od Nikosia. Były to nowe twarze i one były właśnie przy Lelku. Później się okazało, że to byli ludzie od Lelka. Jak ja tam w ogóle ich poznałem, jak ja tam się w ogóle znalazłem. Znalazłem się tam, rutynowe objazdy po knajpach, prawda. I akurat trafił, że przyjechałem do Amazonki, prawda, i patrzę i są jakieś nowe twarze przy Zacharze. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to jest w ogóle Lelek, prawda. I tak go pierwszy raz w życiu na oczy widziałem, zapamiętałem, nie miałem z nim kontaktu osobowego, nie rozmawiałem z nim. Lelek był najpierw osobistością, taką szarą eminencją Carringtona. Natomiast później się wysforował na równi, a później przewyższył Lelka. Przewyższył Lelek Carringtona. Chodziło też między innymi o to, że poznał tych wszystkich przewoźników, przejął ich, całą tą kontrabandę do siebie. Mało tego, skupił wokół siebie, poprosił o błogosławieństwo Nikosia i Oczkę. Oni przyjechali do Pruszkowa, do mnie. Mieliśmy spotkanie w Jankach, właśnie Lelek i Nikodem.
No i tam dostali błogosławieństwo od nas. Tam puściliśmy kilka razy chłopaków do Zgorzelca. No a później już rozgorzała bomba, wojna. Ale my się w to nie wtrącaliśmy z tego względu, że Lelek powiedział, chciał pokazać nam, że jest na tyle poważnym graczem, że z nami kooperuje, że sobie da radę, że okiełzna ten problem. Ja ich razem nie widziałem, prawda? Ja nie miałem takiej okazji, żeby ich razem spotkać. Czy oni się przyjaźnili? Ja tego też nie wiem. Prawda? Nie mam takich informacji, żeby oni się przyjaźnili. Ja uważam, że tam była zimna kalkulacja. Kasa i koniec. No. Tak jak Państwu obiecałem, przybliżę temat Lelka i wojny zgorzeleckiej. Tak jak powiedziałem, Lelka poznałem towarzysko w klubie we Wrocławiu i nasze kontakty ograniczały się tylko i wyłącznie do towarzyskich rozmów ze względu na konflikty interesów grupy jego, a wtedy był jeszcze z Harringtonem i moich kolegów, więc nie naruszałem tego balansu. Zwróćcie Państwo uwagę, tak jak powiedziałem, zacząłem jeździć tam z Wrocławia. Wróciłem do Warszawy w 97 roku i już rzadziej jeździłem do Wrocławia. Wojna Zgorzelecka się zaczyna 97, tam 98, jak dobrze pamiętam. W związku z powyższym odsyłam Państwa do książki Patryka Szulca, który jest świetnym współczesnym dziennikarzem. Powiedziałbym, że najbardziej rzeczowym. Napisał książkę, prowadząc wywiad ze świadkiem koronnym do tejże sprawy, wyprzedzając w swojej książce zdarzenia, które miały miejsce. To jest całe kompendium wiedzy na ten temat, która również jest w tej chwili jakby rozszerzana w kierunku Lelka przez Mięśniaka, który pojechał do Zgorzelca. I jak znam Mięśniaka, to będzie bardzo rzetelny materiał. Kasował Szano na pośrednictwie. Któregoś razu kontrolujący most Lelek postanowił wybić się na niezależność i zaczął przerzucać nim swoje samochody. Jego ekipa kradła auta w Niemczech i przywoziła je do kraju. Spięcie poszło o dwa Land Cruisery. Przeszły przez most bez rozliczenia z ustawionym pogranicznikiem, który zlekceważony przy tej transakcji przez Lelka zablokował kolejny duży transport Carringtona. Gdy Zbigniew M. zorientował się, jaka była przyczyna wpadki, nałożył na Lelka karę, której ten, czując się silny, bo skupiał wokół siebie już małą ekipę, nie zdecydował się płacić. Według doniesień medialnych, impulsem do rozpętania wojny był też inny, nieprzewidziany incydent z lutego 1998 roku. Pomyk przemycał wówczas ładunek na własną rękę. Podczas pokonywania wąskiego przejazdu na moście technicznym ciężarówka, skutkiem błędu kierowcy, zahaczyła i uszkodziła stojący obok dźwig. Zdarzenie nie uszło uwadze Straży Granicznej, która zorientowała się, że most pełni dodatkowe funkcje w porach nocnych. Wkurzony Zbigniew M. pogonił Pomyka ze swojej ekipy, gdyż bezpieczny dotąd kanał przerzutu został czasowo spalony. Opisane zdarzenie uruchomiło w kolejnych kilku miesiącach prawdziwą lawinę nieszczęść. W marcu 1998 roku doszło do zamachu na Lelka. Na szosie w okolicach Lubania ludzie Carringtona ostrzelali BMW, którym podróżował Jacek B. wraz ze swoim kompanem. Tuż przed przejazdem auta drogę zablokowało nagle przewrócone drzewo. Dzięki przytomności umysłu kierowcy pojazd na pełnej szybkości staranował przeszkodę i obu niedoszłym ofiarom udało się szczęśliwie ujść z życiem, chociaż Lelek podczas ostrzału został ranny w nogę. Wraz z kierowcą mieli jednak mnóstwo szczęścia. Na miejscu zamachu znajdowali się Carrington, Ślepy, Andrzej i Aleksander J., pseudonim Pasza, wynajęty killer, znany z zabójstwa grubego Irka z Łodzi
dokonanego w Zgierzu kilka miesięcy wcześniej podczas mafijnej wigilii w 1997 roku. Warto wspomnieć, że w konflikcie obejmującym zachodnie rejony dzisiejszych województw dolnośląskiego i lubuskiego wziął udział również Nikodem Skotarczak, pseudonim Nikoś, który opowiedział się po stronie Lelka i wsparł go, wysyłając do Zgorzelca Zachara wraz z silną grupą. Nikoś tym posunięciem naraził się w oczywisty sposób Carringtonowi i współpracującej z nim łódzkiej ośmiornicy. Widywano go ponoć w okolicach Zgorzelca w towarzystwie Lelka, z którym robił interesy, podczas gdy Lelek odwiedzał w Gdańsku Zachara. Nikoś w duecie z Lelkiem stanowili zatem realne zagrożenie dla interesów Carringtona. Że na terenie Zgorzelca pojawiły się osoby z Trójmiasta. Były wymienione jakie osoby. Ja wam wymienię tutaj dwie tylko. Pseudonim Robur i pseudonim Kazik. I te osoby miały legalne pozwolenia na broń. I według informacji, jaka była w szyfrówce, że te osoby wraz z innymi osobami były na terenie zgorzeleckim, tak, wspólnie ze Skotarczakiem i były legitymowane przez policjantów do rutynowych kontroli. I one, te osoby były wsparciem dla Jacka Bartkowiaka, pseudonim Lelek. Takiego wsparcia siłowego. I myśmy... A ci panowie to byli gangsterzy? Czy... Zaraz właśnie wam o nich opowiem, nie? I że ci ludzie byli ze Skotarczakiem, czyli ewidentnie wynikało z tej informacji, że no Skotarczak, ze Skotarczakiem, przepraszam, i Zacharem. Zanierem Zacharzewskim, pseudonim Zachar. Że to byli ich ludzie, tak? Co to znaczy ich ludzie, tak? To nie była ich własność, ale ci ludzie pojechali jak gdyby no na ich zlecenie, tak? Tam do Zgorzelca, w ten rejon zgorzelecki. Myśmy jako Policja Gdańska, jako PZ, myśmy nie wiedzieli o tym do momentu, kiedy ta szyfrówka nie przyszła, że tam do Zgorzelca, w ten rejon w ogóle jeździ Skotarczak. Myśmy o tym nie wiedzieli. Mówię wam, jak to wyglądało. Bo po prostu no, tak działają te służby i policja, że dowiadują się, bo po czasie, bo przed czasem mają informacje wyprzedzające, nie są w stanie wszystkiego wiedzieć, ale to nie jest jakaś ujma dla służb, nie? Tak to wygląda po prostu, mogą się dowiedzieć też po czasie i myśmy po prostu nie wiedzieli tego, dopiero żeśmy zaczęli sobie jakieś tam kropeczki układać i do momentu, kiedy ta szyfrówka no, przyszła, tak? Kim byli ci ludzie, o których ja wam wymieniłem, nie? I tu jest ciekawostka, nie? To nie byli przestępcy. To nie byli przestępcy. Jeden z nich pracował w kantorze, a drugi to był chłopak, który stał na bramkach, tam miał pozwolenie na broń i tutaj już po zabójstwie Skotarczaka wyszły kolejne informacje. Okazało się, że tak, że Skotarczak z Zacharem oczywiście za to, że pojechali do Zgorzelca asystować Lelkowi, czyli dać mu wsparcie, prawda, siłowe, za to dostali bardzo dużo pieniędzy. Tam, nie wiem, kwota krążyła taka 100 tysięcy dolarów, że skasowali czy po 100 tysięcy dolarów, tak, tego Lelka. Ja nie wiem, czy to jest prawda. Ja mówię, to takie krążyły ten. A wiecie, po ile dostali ci chłopacy? Właśnie tych dwóch jeszcze tam i inni, którzy się narażali, oni pojechali tam na tą wojnę z Gorzelecką. Taka jest prawda. Zero. Nie, dostali tam po 100 czy po 200 dolarów, nie? Taki był wyniku w stosunku do kolegów i Zachar, nie? Cały czas tam ekipy jeździły, tylko tam nie było włączania, bo Lelek był na tyle, chciał pokazać się na tyle kozakiem przy nas, że on sobie uzurpował prawo do załatwienia tego konfliktu sam. Owszem, potrzebne mu były demonstracje siły, bo tam żadnych fachowców nikt nie wysyłał z Polski, z tego co ja się orientuję, bo Nikodem by mi powiedział, ja też nie wysyłałem. Tam była potrzebna od czasu do czasu demonstracja siły. Na tablicach Prostowskich, bądź na tablicach Trójmiasta, żeby ktoś wjechał, pokręcił się z nich. Nikodem oczywiście też czasami przyjeżdżał i z Lelkiem, żeby się poklepali po plecach. To dawało środowisku
power do tego, żeby wybrać Lelka i optować za jedyną słuszną w tym momencie opcją, czyli Lelkiem. Ponieważ no, Lelek był w tym momencie, no jak przyjeżdżały do niego delegacje i z Pruszkowa, i z Kojniasta, no to będąc małolatem, no co byś sobie pomyślał? No, no nie, sorry, no ja nawet jeżeli jestem u Carringtona, to zmieniam obóz. Trzeba tutaj pamiętać o jednej rzeczy, że brat Carringtona, Azja, tak, o ile się nie mylę, pseudonim, on został porwany i wiecie, gdzie był przetrzymywany? W Gdyni. Był przetrzymywany w Gdyni. I tak pytanie, wiedział o tym Skotarczak czy nie? Wiedziało o tym środowisko, które było przy Skotarczaku i które było blisko Lelka. Mówię o tym gdańskim środowisku, prawda? Więc tutaj jak gdyby no logicznym jest to, że ten wątek Carringtona był sprawdzany, czyli tak, porywają, raz, że wojna jest między Lelkiem a Carringtonem, wchodzi w tą nikość, czyli generalnie no daje wsparcie temu Lelkowi, a jeszcze do tego porywają brata Carringtona, tak, i on jest przetrzymywany w Gdyni. Więc Lelek porywa go ze swoją ekipą tego Azji i przywożą go do Gdyni? Jednak jak już wspomnieliśmy, Nikoś przede wszystkim współpracował z Lelkiem przy procederze sprowadzania kradzionych aut z zagranicy. Zorganizowanie przewozu na zachodnich przejściach granicznych bez obciążeń celnych stanowiło kluczowy komponent potężnej przemytniczej machiny. Wiele poszlak wskazywało na to, że za zabójstwem Nikosia w gdyńskiej agencji towarzyskiej Las Vegas w dniu 24 kwietnia 1998 roku mogli stać killerzy związani z wymienionym wyżej środowiskiem łódzkim. Zdaniem niektórych gangsterów podczas zamachu na trójmiejskiego bossa za spust mógł pociągnąć osobiście sam Pasza, który działał wówczas na zlecenie łódzkiej ośmiornicy, a jednocześnie ściśle współpracował z Carringtonem, a więc na tamten czas już zdeklarowanym wrogiem Lelka. Tymczasem wojna gangów pod Zgorzelcem dopiero się rozkręcała, a od momentu zamachu na Lelka pod Lubaniem konflikt rozgorzał już na całego. Na kolejne zamachy nie trzeba było długo czekać. W maju ludzie Lelka ostrzelali z jadącego Mercedesa grupę 8 Białorusinów stojących przed domem przy ulicy Zamiejsko-Lubańskiej na obrzeżach Zgorzelca. Dwóch z nich poniosło śmierć na miejscu. Trzech zostało rannych. Napastnicy wzięli grupkę Białorusinów za killerów wynajętych przez konkurencyjny gang. Strzały z tylnego siedzenia auta oddało dwóch ludzi, a jadący wraz z nimi Jarosław J., pseudonim Jakubek, usłyszał później w sądzie zarzuty za to, że nie spróbował odwieść swoich kompanów od przeprowadzenia zamachu. Mieszkańcy południowo-zachodnich krańców Polski nie zdążyli jeszcze ochłonąć po szokujących wydarzeniach w Zgorzelcu, gdy zwalczające się grupy dokonały kolejnej krwawej jatki. Odwiedziliśmy również Modrzewie pod Wleniem. Dziś już wiadomo, że za krwawą jatkę odpowiedzialny był sam król spirytusu, czyli Zbigniew M., pseudonim Carrington. Po 20 kilku latach najbliższa okolica tej typowej ulicówki, bo zabudowania przylegają jedynie do drogi prowadzącej przez wieś, dalej pozostaje dość odludna. Mimo iż chwilę się tam pokręciliśmy, to nie udało się nam spotkać nikogo, z kim dałoby się zamienić choćby parę zdań o tych dramatycznych wydarzeniach sprzed 25 lat. W czerwcu 1998 roku we wsi Modrzewie w okolicach Wlenia policja znalazła ciała kolejnych ofiar gangsterskich porachunków. Wśród zabitych ujawniono ciało Pomyka, prawej ręki Lelka oraz trzech cyngli grupy. Wcześniej ludzie z ekipy Lelka porwali i uwięzili w pobliżu miejscowości Modrzewie Grzywę, człowieka Carringtona. Przetrzymywali go w opuszczonych zabudowaniach na obrzeżach wsi. Grzywa przeżył porwanie, w kolejnych latach zajął się legalnym biznesem.
Na ratunek porwanemu kompanowi ruszył osobiście Zbigniew M., któremu towarzyszył między innymi gangster o pseudonimie Ślepy. Wiedzieli dokładnie, dokąd się udać, bo o kryjówce w Modrzewiach wygadał się ktoś z grupy Lelka, przycinając za te informacje parę złotych. Carrington wraz ze swoimi ludźmi zastali pod wskazaną lokalizacją dwóch mężczyzn, z których jeden, związany z ekipą Lelka, był jeszcze nastolatkiem. Mimo młodego wieku, to właśnie on miał wyjątkowo pastwić się nad grzywą, który wyglądem przypominał krwisty bewsztyk. Carrington odbił grzywę, a przy okazji bezwzględnie rozprawił się z porywaczami, raniąc ich strzałami z broni maszynowej. Następnie postanowił zaczekać na przyjazd dwóch najważniejszych z ekipy Lelka, Pomyka i Jarosława J., którzy niebawem zjawili się na miejscu i próbowali ukryć auto w opuszczonej szopie. Wtedy padły strzały. Pomyk został postrzelony w plecy, a następnie dobity przez Carringtona. Jarosław J. rzucił się do rozpaczliwej ucieczki i udało mu się uciec, pomimo oddanych w jego stronę przez Ślepego strzałów. Nastoletni chłopak, wykorzystując chwilowe zamieszanie, starał się wyskoczyć przez okno, ale został ścięty serią pocisków wystrzelonych przez Carringtona. Ostatniego z obecnych na miejscu zdarzenia ludzi Lelka zgładzono w pobliskim lesie. Jarosław J., pseudonim Jakubek, któremu cudem udało się zbiec z szopy w Modrzewiach, stracił zaufanie kompanów. Podejrzewali go o współpracę z ekipą Carringtona, zwłaszcza po tym, jak odwiedził Jana M., pseudonim Gruby Janek, jednego z najważniejszych ludzi Carringtona, próbując zdjąć z siebie odium wyroku. Carrington prawdopodobnie liczył na to, że w Modrzewiach pojawi się także sam Lelek, który jednak nie przyjechał. Po latach okazało się, że Carrington jechał na miejsce uwięzienia grzywy z postanowieniem pozbawienia życia wszystkich oponentów, jakich tam zastanie. Wydarzenia w Modrzewiach bynajmniej nie powstrzymały krwiożerczych zapędów wrogich ekip. Udaliśmy się do Jeleniej Góry pod hotel Baron, a więc do miejsca zamachu na Sebastiana K., pseudonim Ryży. Już w lipcu padły kolejne strzały, tym razem przed hotelem Baron w Jeleniej Górze. Celem zamachu byli ludzie Lelka, Sebastian K., pseudonim Ryży, oraz dwóch jego kumpli. Ryży został ciężko ranny w płuco i kręgosłup, ale przeżył atak. Wykonawcami wyroku mieli być Pasza i Andrzej, a więc ta sama ekipa, która wzięła udział w zamachu na Lelka pod Lubaniem. Ludzie Lelka nie zwlekali z odpowiedzią. W odwecie zorganizowali kolejną próbę zamachu na samego Carringtona. 31 sierpnia przy wejściu do klatki schodowej bloku przy ulicy Budowlanych w Zawidowie eksplodowała podłożona bomba. Mimo że wybuch nastąpił w momencie, gdy Zbigniew M. wychodził z budynku, udało mu się przeżyć atak. Do dziś na twarzy widoczne są ślady po odłamkach. Pojechaliśmy do pobliskiego Zawidowa, a więc rodzinnego miasteczka Zbigniewa M., pseudonim Carrington. Już kilka zamienionych słów z przypadkowo spotkanymi na rynku panami wystarczyło, aby zauważyć, że pamięć o legendzie, jakim jest Carrington, jest wśród mieszkańców ciągle żywa. Przy czym, jak zaznaczył nasz rozmówca, zwykli ludzie nie wspominają go tutaj źle. Dzień dobry. Proszę pana, taki reportaż nagrywamy o Carringtonie. Pan kojarzy może, gdzie ten wybuch był, w którym bloku? Co było na budowlanym? Ulica Budowlanych. A pamięta pan numer domu? A pan taki jest od zawsze? Tutaj pan mieszka, tak? Cóż, masz, tu się mieszkałem w Bolesławcu, nie wiem, co się działo, ale ja dobrze znam to jego żonę, miasto. Aha. Po sąsiedzku. A tu go lubili ludzie w Zawidowie? No tak, czy raczej się go bali? Tak, no bo to po ulicach nie szkodliwy, nie? A zwykłym ludziom nie dokuczał nic? Nie, w ogóle nic. Z tego co wiem, nie słyszałem. Ale
jedno dziecko ratował, ale nie udało się, nie wiem, sponsorował operację, nie, niestety nie udało się, nie, ale ci ludzie są mu wdzięczni. Nie. W ogóle to rzadko goście był, nie. No coś tam swoje robił, nie, i tam dalej. No bo tutaj kiedyś to dużo tego przemytu było, bo granice były, nie? Nie były to zbrodnie, ale no przestępstwo. No, ale potem te grupy walczyły ze sobą. Tak. No. Tak. Ale ten wybuch, co był w 1998 roku? 1997? A pamięta pan, która kropka to była? Ten blok ostatni. Ten ostatni blok, tak? Ten blok. Ten pierwszy ostatni. Przy tych żółtych poręczach tam, tak? Nie, no, gdzieś znalazł mi tam pierwsza klatka i później drugiej klatce to było. Carrington miał wyjątkowe szczęście. Wychodząc z budynku, cofnął się o pół kroku, by w ostatniej chwili przytrzymać zamykające się samoistnie ciężkie drzwi. I w tym właśnie momencie doszło do eksplozji ładunku umieszczonego pod metalową kratką na podejście wejściowym. Bandycka Ochota, DZ-Tika i Grzegorz Mięśniak. Zapraszamy. Grzesiek, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Bandycka Ochota, złote czasy nietykalni. To nasze ulice, pruszków ludzie niesprzedajni. Normalni, nie sądzę, troszeczkę pojebani. To królowie życia, zrycia z wolnością na szali. Panowie brania zarabiania zerwami ze stali. Chociaż zmiana w bani, to opowiem wam jak było. Wtedy się żyło chwilą, dobre numery się waliło. Mieścia w czerwusorze byli tą prawdziwą siłą. Mówiłą dla ludzi, którzy chcieli nas dojeżdżać. Przyjeżdżali, dojeżdżani, odjeżdżali w przepaść. Zniecam prologiem te ulice opowieści. Ochota i Pruszków, bandyckie pieśni. To jest prawdy przekaz, niekłamliwe treści. Ty słuchaj i weź si to do swego mózgu. Lata 90. Ochota i Pruszków. Ja jestem bitem i daję tobie prawdę. Z długoletnim stażem puchy historii nie kradnę. Żeby było jasne, ważne, robię to z mięśniakiem. Moim dobrym ziomkiem i dobrym dzieciakiem. Tymczasem się żegnam, czekajcie na następne. Moje wersy, teksty prawdy, wtedy bańka pęknie. Mógłbym tak cały czas napierdalać, lecieć, nawijać i robić hałas. Mógłbym tak cały czas napierdalać, kleić, nawijać i robić hałas. Następna nuta to będzie zamach w ramach projektu Bandyckie Czasy. Ochota i Pruszków, nie bez pracy, prawdę kompasy, bez krok i kłamstwa. Hasta, że na tym przesady i szajstwa, po prostu bez ugarstwa. Zapraszamy państwa, yo.